W zeszłym roku mieliśmy stulecie Bitwy Warszawskiej. W tym roku mamy stulecie podpisania, czy właściwie już mieliśmy podpisania traktatu ryskiego, który kończył tak zwaną wojnę polsko-bolszewicką. To jest wydarzenie dosyć unikatowe w naszych dziejach, przede wszystkim dlatego, że się nam udało, co raczej się w dziejach Polski zdarzało wyjątkowo rzadko. Pewnym zaskoczeniem jest to, że właściwie po tym wydarzeniu, po tej wojnie polsko-bolszewickiej mamy właściwie niewiele śladów artystycznych, nie mówiąc już o literackich. Pewnie ktoś mógłby wymienić ekranizację, czy właściwie film, bo to nie jest żadna ekranizacja Jerzego Hoffmana, Bitwa Warszawska. Ktoś inny mógłby wymienić imprezę, widowisko, śpiewogrę, która odbyła się w zeszłym roku na Stadionie Narodowym, która była wzorcem metra sewr, po prostu nieudanych imprez. Ale ja chciałem powiedzieć o czymś pozytywnym, bardzo pozytywnym. Mianowicie Państwowy Instytut Wydawniczy w tym roku, czyli można powiedzieć stulecie traktatu ryskiego, rozpoczął edycję dzieł zebranych Stanisława Rembeka. Stanisław Rembek pewnie części osób się z niczym nie kojarzy, ale jeżeli powiem Wyrok na Franciszka Kłosa, to już pewnie coś zadzwoni. A jeżeli dorzucę tytuł filmu nakręconego wiele lat temu, ale chyba bardzo udanego, pod tytułem Szwadron, i powiem, że to również było na podstawie prozy Stanisława Rembeka, na podstawie jego noweli Ballada o wzgardliwym Wisielcu, to myślę, że zadzwoni już po raz drugi i mocniej. Stanisław Rembek właściwie po wojnie był mało rozpoznawalny, no dlatego, że jego najbardziej znane rzeczy dotyczyły właśnie wojny 1920 roku. W tych pierwszych trzech tomach wydanych przez PIF mamy na przykład dzienniki roku 1920 i jakby pierwsze opowiadanie Stanisława Rembeka, frontowe. Mamy nowelę Nagan, no i mamy rzeczy, o których chciałem powiedzieć więcej i parę słów, mianowicie Powieść w polu. To jest trzeci tom tych dzieł zebranych. Powieść w polu, która przed wojną, ona się ukazała w 1937 roku, zdobyła dosyć duże uznanie krytyki, natomiast sprzedawała się dosyć słabo, bo z tego co wiadomo z korespondencji bodajże Rembeka, przez pierwszy rok sprzedało się 80 egzemplarzy. No to nie jest już romantyzm, to nie jest wiek XIX, trochę więcej ludzi czyta, 80 egzemplarzy. Co więcej, mimo przychylności krytyki i takiego generalnie dobrego, ciepłego przyjęcia tej powieści, przy rozdaniu Nagród Wiadomości Literackich, tych przedwojennych w 1938 roku, w polu przegrywa, zostaje w polu, można powiedzieć. Ale w tym polu zostaje nie samo. Warto przypomnieć, że w tym samym 1938 roku o laur Wiadomości Literackich starał się m.in. Bruno Schulz i Witold Gombrowicz, czy też go nie dostali. Kto z Państwa powie, kto wtedy dostał Nagrodę Wiadomości Literackich, dlatego będzie niespodzianka, poproszę o wpisy w komentarzach. Natomiast sama powieść Stanisława Rembeka jest ciekawa. Jest ciekawa z dwóch powodów. Po pierwsze, ona jest zupełnie niepatetyczna, zupełnie nietriumfalna. To jest opowieść o w zasadzie znoju, brudzie, krwi i tym, co w okopach najgorsze, czyli o nudzie. Myślę, że jeżeli chodzi o taki ogólny klimat, można ją gdzieś umieścić i też wykonawstwo. Można ją umieścić gdzieś koło Remarka, około Jungera. Można ją położyć spokojnie na półce koło Konnej Armii Izaka Babla. To jest, z tym Bablem to nawet chyba więcej łączy Rembeka niż tylko to, że Babel Izak walczył po stronie sowieckiej, a Rembek po polskiej. To jest jakieś takie przeczucie katastrofy, takiej daremności i też w jakimś sensie straszliwego teatru, jakim jest wojna. Tutaj parę razy się to pojawia. Ale też za prozą Rembeka przemawia jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Sam autor w wieku 19 lat zaciągnął się do 10. Dywizji generała Lucjana Żeligowskiego. Brał udział w tej wojnie polsko-bolszewickiej i właściwie są takie fragmenty w tej powieści. On był artylerzystą i są takie fragmenty w tej powieści, że można oczywiście nigdy nie być w wojsku i nie wiedzieć, na czym polega praca wojskowego, ale czyta się trzy zdania opisu i od razu masz wrażenie, że to napisał ktoś, kto dokładnie wiedział, co pisze, czyli jakiś rodzaj absolutnej wiarygodności pisarskiej. Mogą drażnić takie różne archaizmy, które tutaj się pojawiają u Rembeka, na przykład zamiast karabin maszynowy kulomiot i tego typu rzeczy, a z drugiej strony takiego języka wtedy się używało, więc jeżeli to się pojawia w dialogach, czy nawet w opisach, czy w introspekcjach bohaterów, to tak strasznie to nie drażni, bo to jest język, który przylega do opisywanych zdarzeń. No i inna rzecz, która jest też niezwykła w polu.
Mówiłem, że to nie jest książka o zwycięstwie, że to nie jest książka jakaś triumfalistyczna, bo ona właściwie, cała akcja tej powieści, nie zdradzając, na czym polega tutaj intryga, a właściwie pewne fatum, które ciąży nad bohaterami, ona się zaczyna w końcu czerwca 1920 roku i kończy się w połowie lipca 1920 roku. Kilkanaście dni, w czasie których właściwie rozsypuje się armia polska na wschodzie, gdzieś tam nad Ałutą, nad Dźwiną. I właściwie to są obrazy, które jakby zapomnieć, kiedy by to było pisane, to bierzesz to do ręki i mówisz, kurczę, to jest 39. To jest po prostu wrzesień 1939 roku. Latem 1920. Jest podobny rodzaj takiego katastroficznego przeczucia, jak jest, nie wiem, u Jana Józefa Szczepańskiego w Polskiej Jesieni. I podobnie jest zwięzły język. Nic heroizmu, nic przygody. To są sine twarze strzelców, którzy już nie mają siły dalej biec, toczą pianę z ust, jak zwierzę z pyska. To są śmieszne, głupie śmierci, które się zdarzają, właściwie o ile śmierć może być mądra. Zupełnie przypadkowo. Jest tam śmierć na przykład od kuli bratobójczej. No i są bohaterowie, którzy są wrzuceni w ten wir tej wojny, która właściwie jest ciągłym teraz. Ona nie ma projekcji w przyszłość, ona nie ma przeszłości, ona jest ciągłym teraz. Naprawdę świetna rzecz, można położyć sobie obok kogo jeszcze? Andrija Babczenki, 10 mocnych kawałków o wojnie i wielu innych książek wojennych, zagranicznych, bez żadnych kompleksów. Świetna rzecz. No i co mogę powiedzieć? Zazwyczaj tego staram się nie mówić na koniec tych materiałów, ale powiem tak, no po prostu polecam. Weźcie sobie te dzieła zebrane, przeczytajcie i wiedzcie, kim był Stanisław Rembek. A tak miejcie nadzieję. Rembek nie dostał nagrody, Gombrowicz nie dostał, Schulz nie dostał. Dostał ten, o którym już nic dzisiaj nie pamiętamy. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw po sobie ślad, zostaw nam lajka albo zasubskrybuj nasz kanał. Możesz nas także odwiedzić na naszej stronie internetowej www.żywi.pl albo w mediach społecznościowych na naszych profilach na Instagramie i na Facebooku. Jeżeli podobają Ci się nasze działania, możesz nas także wesprzeć poprzez profil, który posiadamy w serwisie www.patronite.pl.